To wydarzyło się naprawdę. Najdrożsi chłopcy, wiele już razy prosiliście mnie, abym coś napisał o waszym towarzyszu, Dominiku Savio. Wspomnienie, które napisał Święty o Świętym. Coś ty za jeden, skąd pochodzisz? Nazywam się Dominik Savio, przychodzę z Mondonio. Opowieść świętego Jana Bosko o swoim wychowanku, świętym Dominiku Savio. Więc ja jestem suknem, ksiądz niech będzie krawcem. Proszę mnie zatem wziąć ze sobą i zrobić piękne ubranie dla Pana Jezusa. Niezwykłe opowiadanie o dobroci, życiu, śmierci i podniebnym spotkaniu świętego Jana Bosko i świętego Dominika Savio. Otóż najwięcej pociechy w chwili śmierci dała mi obecność potężnej i kochanej Matki Boga Maryi. Powiedz to twym dzieciom, że dopóki żyją, niech się do niej nie przestaną modlić. Audiobook Święty o Świętym. Życiorys świętego Dominika Savio, napisany przez świętego Jana Bosko. Audiobook dostępny w księgarni na jej głowie.pl. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Niech Bóg użyczy wszystkim, którzy będą czytać to dziełko, zdrowia i łaski, by mogli wyciągnąć z niego jak największe korzyści dla swej duszy. Najświętsza Dziewica zaś, do której nasz Dominik miał tak gorące nabożeństwo, niech wyprosi wszystkim łaskę umiłowania całym sercem i całą duszą naszego Stwórcy, który jedynie jest godzien, abyśmy Go kochali ponad wszystkie stworzenia i służyli Mu przez wszystkie dni naszego życia. Ksiądz Jan Bosko. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Młodzi Przyjaciele Jezusa. Historia Piotrusia de Ariel. Zaprasza Wanda Kieszkowska. Pogrzeb Piotrusia odbył się Wielką Sobotę. Rozdzwoniły się dzwony we wszystkich kościołach, głosząc wiernym zmartwychwstanie Pańskie. Biły mocno, równo, radośnie na zwycięstwo prawdy wiekuistej. I wśród tej triumfalnej pieśni dzwonów odchodził mały Piotruś na spoczynek wieczny. Niby żołnierz, któremu towarzyszy do grobu warkot kotłów, huk bębnów i gromkie wezwanie pobudki. A za jego trumną obok matki, spowitej w żałobne welony, obok zapłakanej Odety i Janka, szedł tatuś. Ale jakże zmieniony. Na twarzy jego przeoranej cierpieniem widniało mimo bólu wielkie ukojenie ducha, jakiego nie dostrzegano w nim nigdy w najszczęśliwszych nawet chwilach jego życia. Wyglądał jak człowiek, co zrzuciwszy z ramion przygniatający go ku ziemi od lat kilkunastu ciężar, oddycha wreszcie pełną piersią. A przecież i on cierpiał także, jak tylko człowiek ogłuszony niespodziewanym ciosem cierpieć może. I jego oczy zachodzą tumanem gorących łez, gdy wybiegając wzrokiem daleko ponad trumienkę, białym kwieciem, niby puszystym kobiercem otuloną, zatrzymują się na krzyżu, znaczącym drogę żałobnemu pochodowi. Na krzyżu, który Piotruś pochwycił tak mocno swymi dziecięcymi dłońmi i nie wypuścił z uścisku aż do śmierci.
i jego usta drżą powstrzymywanym łkaniem, gdy spoglądając na gromadę małych dziewczątek i chłopców przybranych w odświętne stroje, używane w dzień pierwszej Komunii Świętej, myśli, że spośród tego mnóstwa postaci dziecięcych nie wybłyśnie ku niemu już nigdy opromieniona uśmiechem twarz Piotrusia. Tak i tatuś płakał, patrząc w otwarty pustką i chłodem wiejący grób, który za chwilę miał się zamknąć nad martwymi zwłokami dziecka. Lecz były to łzy pozbawione iskry buntu i goryczy. Łzy, co padając na duszę, oczyszczają ją tylko i odświeżają. Podnoszą myśl ku Bogu. Są podobne do majowego deszczu, który zraszając ziemię po dniach upału i spiekoty, odradza całą naturę. W uszach dźwięczą mu wciąż pożegnalne słowa Piotrusia, krzepiąc go i podtrzymując, wlewając do duszy nieznaną dotąd słodycz wiary i nadziei. Do widzenia, tatusiu, w niebie! Mało kto znał i oceniał należycie przed śmiercią małego Piotrusia, który cicho i niepostrzeżenie przemknął się przez życie na kształt iskry z nieba na ziemię zesłanej, co zabłyśnie chwilę, by wnet zagasnąć. Ciernista i stroma była u swego kresu droga życia, którą przemierzał swymi dzielnymi, niestrudzonymi nóżkami. Starsi sprzysięgli się między sobą, by nie dopuścić go do małego Jezusa, stając się nieświadomym narzędziem w ręku Boga, którego wolą świętą było, by zanim ciało Piotrusia zostanie poddane pod ogień cierpień fizycznych, dusza jego poznała do dna gorycz opuszczenia i prześladowania wśród swych najbliższych nawet. Lecz Piotruś umiał sam sobie poradzić, by drogę do Jezusa mimo wszystko odnaleźć. A gdy cienie śmierci pokładły się na bladym, umęczonym czole dziecka, zajaśniało dopiero w całym swym blasku jego serce, które za życia było żywym tabernakulum, Boga w sobie goszczącym. A jak przedtem dopuścił Bóg na Piotrusia godziny próby, walki i opuszczenia, tak też po śmierci pragnął go wedle zasług jego wywyższyć, a w nagrodę pełnego trudów apostolskich życia sprawił, że wszyscy, co się przedtem postępowaniem jego oburzali i małodusznie gorszyli, po śmierci sami drogą przezeń utorowaną poszli. Mnóstwo dzieci zebrało się wokół trumny Piotrusia. Była to zasługa księdza proboszcza, który pierwszy dał posłuch głosom krążącym w mieście o dziwnym i niepojętym dla nich zachowaniu dziecka. I pierwszy też z tej drogi zawrócił w głąb serca i duszy Piotrusia spojrzawszy. On też, który podczas choroby dostarczał mu co dzień pokarmu pańskiego, który go na śmierć przygotował i olejami świętymi namaścił, prowadził teraz pochód żałobny i wygłosił ostatnie słowa pożegnania nad trumną. Zwracał się głównie do dzieci, co na kształt roju białych motyli skupiły się wokół niego. Głos łamał mu się wzruszeniem, oczy zachodziły łzami, gdy mówił o małym Piotrusiu, jego dzielnym życiu i świętej śmierci. Składajmy Bogu dzięki, wołał z przejęciem, iż tak pięknych rzeczy w duszy waszego małego przyjaciela dokonał. Łaska Boża nie czeka wieku dojrzałego, by wynieść swych wybrańców do świętości. Codzienna komunia święta uczyniła z małego Piotrusia apostoła i bohatera. Oby pozostał on naszym apostołem w niebie, dopomagając nam wszystkim. Wam, drogie dzieci, i mnie, waszemu pasterzowi, żebyśmy mogli jak najlepiej przejąć się myślą i zawsze pamiętać o tym, że Chrystus w hostii utajony pragnie przez codzienną komunię
dusze nasze zatrzymać przy sobie, miłością swą uszlachetnić i ku wyżynom doskonałości przywieść. Ziarna czynów Piotrusia poczynały kiełkować. Ofiara Piotrusia została spełniona, ale i Chrystus dopełnił swej obietnicy. Bo oto tatuś, klęcząc przy ciepłych jeszcze zwłokach synka i patrząc w jego spokojną, nieziemskim szczęściem rozjaśnioną twarzyczkę, uczuł, że w duszy jego ozwały się nagle jakieś dawno zapomniane, przebrzmiałe struny. Coś się w nim załamało, zerwało i płacząc gorzko padł na kolana przed łóżkiem, modląc się po raz pierwszy od 20 przeszło lat i przepraszając Boga za swe dotychczasowe życie. Tak mały czuł się wobec swego własnego dziecka, tak marne, nędzne zdało mu się całe jego życie wobec tych krótkich, świetlanych dni spędzonych przez Piotrusia na ziemi. Niegodny czuł się takiego dziecka, niegodny pozostawania przy nim z duszą obarczoną tylu grzechami. Jakaś niewidzialna siła popychała go w kierunku drzwi. Jakby pod wewnętrznym przymusem działając, wyszedł z domu kierując się w stronę kościoła i klęknąwszy u stóp konfesjonału odbył spowiedź z całego swego dotychczasowego życia. A gdy powrócił do domu po tym akcie żalu i zadośćuczynienia, zdawało mu się, że słodka twarzyczka Piotrusia uśmiecha się do niego spoza białych kielichów lilii, którymi został obsypany. Bóg wszakże surowy i nieugięty, dla złych i zatwardziałych, a pełen niezgłębionej dobroci dla dusz skruszonych i szczerze doń powracających, nie ograniczył się do tej jedynej łaski tylko. W ojcowskiej łaskawości zapragnął przygarnąć całkowicie nawróconego grzesznika do swego pełnego nieprzebranych skarbów miłosierdzia serca. Nazajutrz po tej pierwszej komunii świętej, odbytej na drodze nowego życia, w pierwszy dzień świąt wielkanocnych, usłyszał pan de Ariel w swej duszy jakby głos zmarłego dziecka, wzywający go do zajęcia opróżnionego przez niego miejsca przy stole pańskim. Nie od razu usłuchał tatuś głosu synka. Nie dowierzał sobie, zdawało mu się, że się myli, że oszukuje sam siebie. Lecz Piotruś powracał, zdawał się mówić: teraz na ciebie kolej, tatusiu. Musisz mnie zastępować codziennie przy Chrystusie. Dość drogo okupiłem twoje nawrócenie, aby było ono zupełne. Dziecięcy, słodki jego głos rozbrzmiewał wciąż w duszy ojca, wzywał, prosił, naglił, aż wreszcie zwyciężył. Mały Piotruś musiał zwyciężyć, bo walczył w imię Boga, dla niego i przez niego, a bronią jego była miłość, poświęcenie i cierpienie. Tatuś, jak kiedyś jego synek, klękał odtąd codziennie u stopni ołtarza, by w sakramentalnym połączeniu z Jezusem szukać mocy i siły do wytrwania w dobrym. Mam teraz jedno tylko pragnienie, pisał pan de Ariel po swoim nawróceniu do ojca misjonarza, by choć z daleka postępować jego śladami, posuwając się wolno naprzód po drodze świętości, po królewskiej drodze ofiary i poświęcenia, którą on przebiegał tak szybko, być jego wiernym uczniem i naśladowcą, ja, który powinienem był być jego przewodnikiem. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Wandy Kieszkowskiej. Ofiara miłości. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.